Witajcie, ja jestem Adam, a w dzisiejszym odcinku w tej oto rodzince zawiedzicie ją na pierwszym planie, założymy miodnik. Dałem ja już tutaj nadstawkę pod spód, żeby zobaczyć, czy ją obsiadają. I sprawdziłem, że ładnie ją obsiadają, więc mogą dostać teraz nadstawkę na miod, na nadstawkę nad rodnię, żeby mogły już do niej nosić miód. Mam kratę odgrodową. Lata odgrodowa jest, nadstawka jest, wszystko jest, więc zabieram się do roboty. Ta rodzina też będzie jechała za niedługo na rzepak, więc przyda się ją poszerzyć. Albo wiecie co, najpierw wam pokażę, jaka jest siła w ogóle tej rodziny. No i nadstawkę też od spodu całą obsiadam, także o to się nie ma co martwić. Wyjmę tak z jedną, zbieram, to wam pokażę, jak to wygląda. Pokażę, że już ta rodzina nosi sporo karmu, więc nadszedł najwyższy czas na tą nadstawkę. Tutaj ramka suszu sprzed niecałych 2 tygodni. Wam pokazuję. Cała zalana, bo akurat na kraj poszła. Cała zaloniutka jest z pierzgą, więc widać, że noszą. Karmu zimowego już nie mają. Cały został wycofany, także. A jeszcze wam pokażę rameczkę pracy, jak wygląda. Zabieram się za dokładanie tej nadstawki, bo już mamy coś koło 17. Coś koło 18, więc przyda się, za niedługo może już być chłodno. Proszę bardzo, rameczka pracy. Nie wiem, czy to widać, u góry już jest nakrop. Na dole, trochę niżej, wszędzie jest czerw trutowy. Stawiam im ten czerw, bo pszczoły też trutki potrzebują. I zabieram się za przestawienie tej nadstawki. A w innej rodzinie, która już ma miodnie na całym korpusie, zaraz wam pokażę, jak ona tą miodnię zagospodarowała i ile już tam, no, przez niecały tydzień przyniosła tego miodu. Tak na szybko zajrzymy i zobaczycie. Także zapraszam do oglądania. Nadstawki, można powiedzieć, poszły w ruch. Tak wygląda to, jak pszczoły obsiadają tą nadstawkę. Więc dosyć dobrze. Przejrzę też nadstawkę, czy nie ma w niej matki. Bym o tym zapomniał. Może matka być. Dobrze, że mi się przypomniało. U matki do miodu nie chcemy zamknąć, bo ograniczymy ją dosyć sporo w czerwieniu. Ramki były takie na pół z węzą, więc w niektórych ramkach jeszcze. Niektóre ramki, na nich trochę było węzy do odbudowania, więc niektóre ramki nie są w pełni odbudowane. Ale to już czego. Przyniosę na górę, na pewno już odbuduję. Tylko taki szybki wgląd, czy nie ma na niej matki, bo matki do wnuku nie chcemy przenieść. Też za niedługo pojawi się film, co trzeba zrobić, ile trzeba wydać, żeby założyć nasz pierwszy ul. Dzisiaj jest taki film poglądowy, żebyście zobaczyli trochę. I ten film będzie po prostu takim zwykłym filmem, nie będzie filmem do serii pasieka młodego pszczelarza. Nawet widać, że już te ramki są zalane. Dlatego, że chcę też wam pokazywać inne rodziny, a w tej serii pasieka młodego pszczelarza będę wam pokazywał tylko tamtą jedną.
czyli tą rodzinkę tutaj obok, tą zieloną ulu, którą za niedługo przesiedlimy do innego. Także ani nowatki tutaj chyba nie będzie już. Ja przejrzałem. Nie ma, o. Tutaj zobaczcie, jaka piękna ramka zalana. Nakropem świeżutkim. Tutaj wszędzie. Ta rodzina z tego zielonego ula też będzie wywieziona na rzepak, więc też przez jakiś czas po prostu odcinki z tej serii pasieka młodego pszczelarza będą na jej winnej rodzince. Także no, taka kolej rzeczy. Także no, taka kolej rzeczy. Niestety muszę tak zrobić, bo tam nie będę miał jak nagrywać, bo po prostu to nie będzie właśnie czysto przy moim domu, tylko to będzie właśnie czysto przy domu kogoś innego, a nie chciałbym trochę tak wchodzić komuś w paradę nagrywanie filmu, bo to też takie trochę, wiecie, gość stoi przy ula, gada do siebie, wiecie jak jest. Wezmę tylko, zerwę tą zabudowę stąd, tylko trochę podkurzę pszczoły, żeby uciekły. Pięknie, gdzie po prostu krata ładnie dolegała. Będzie dużo fajnych odcinków. Też nie wszystkie odcinki oczywiście z tej serii pasieka młodego pszczelarza będą przy ulach. Niektóre na przykład będą przy zbijaniu ramek. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać i że wam ta seria się spodoba. Dla mnie seria tak się wypowiada fajnie. Też piękna krata odgrodowa. Za duża trochę, ale to już szczegół. Wchodzimy na staweczkę. To co, no tyle z tej rodzinki. Więcej nie potrzeba tutaj się bawić w nią i przeglądać. Także zamykam ją i idę wam pokazać, jak sytuacja w tej rodzinie, co już jest miała na całym korpusie. No i tamta rodzina zostaje tutaj na tym pasie czystku, więc może będę wam pokazywał, jak walczę z nastrojem rojowym. Także czekajcie momencik, ja już idę przestawić kamerę do tego drugiego ula. No także witam już was przy tym drugim ulu i teraz wam pokażę, jak wygląda tutaj jodnia. Zaczęły kitować. Ostatnio jak byłem jeszcze nie kitował. Miodnia była postawiona tutaj w niedzielę. Kilka takich ramek wyjmę i wam pokażę, jak wyglądają. Już widzę, że są pełne w nakropie. Zobaczcie. Tutaj cała ramka, nie wiem czy to widać, jest dosyć ciężka już. Się świeci od nakropu. Wezmę jeszcze jedną ramkę. Przy okazji chciałbym pokazać, że urządliła mnie pszczoła i usuwam żądło, nie naciskając je, tylko tak palcami nie bierzemy go, tylko najlepiej czymś po prostu je zeskrować, jakimś nożykiem czy czymś. Po prostu na końcu tutaj jest woreczek jadowy, więc jeżeli go ściśniemy, po prostu cały jad pójdzie nam w rękę zamiast, i to może być jeszcze bardziej fatalne w skutkach niż... Proszę zobaczyć, całe rameczki piękniutko zalane. Jeszcze jedną ramkę wezmę, żeby też tak tej rodzinie za bardzo nie przeszkadzać. Z biegiem czasu, jak rodzina będzie się rozwijać, będzie dostawała kolejne ramki. No tutaj taka ciemniejsza ramka. Trochę gorzej widać, ale no, powinno być widać, że fajnie pozalewane. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie do następnego odcinka, który będzie już niedługo. O
opowiem w nim, jak założyć swój pierwszy łuk, jakie to są koszta. Chodzi mi o koszta w tym roku, bo już pewnie były na YouTubie takie filmy sprzed kilku lat, ale teraz wam pokażę, jak to w tym roku się ma, bo ktoś tam napisał taki komentarz o tym, żebym pokazał, jak założyć swój pierwszy łuk. Także powiem wam, jakie to są koszty i mniej więcej co trzeba wiedzieć, żeby po prostu taki ul założyć. To nie jest też tak, że powiemy, chcemy mieć pierwszy ul i kupujemy go. Po tym ulem też trzeba się dobrze zajmować, tak jak przy każdym zwierzaku. Więc my chcemy sobie kupić żółwia, to nie kupujemy żółwia, żeby go od razu trzymać, tylko trzeba też mieć wiedzę na temat tego, czym się żywi żółw i ogólnie wiedzę na temat tego, jak się nim zaopiekować. Także dziękuję za oglądanie, do następnego odcinka. Na razie i cześć!